prezentacje nowych samochodów, talony rozwojowe, dni filmowe, tym właśnie aktualnie żyje cały świat Formuły 1, ale o co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam na kolejne spotkanie. Przed nami bardzo intensywny tydzień, jeśli chodzi o prezentację kolejnych samochodów Formuły 1 na sezon 2021, więc warto przyjrzeć się temu, co już zobaczyliśmy do tej pory i pomówić o takich rzeczach, o których często się teraz słyszy, typu właśnie talony rozwojowe czy dni filmowe, o co w tym wszystkim chodzi na przykładzie tych prezentacji, które już do tej pory mieliśmy, za chwilę Wam opowiem. Jeszcze trzy zdania dosłownie na temat tego, co nas czeka w tym tygodniu. Mówię, że intensywny program, no i rzeczywiście we wtorek mamy aż dwa samochody Mercedesa. O 11:30 polskiego czasu pokażą się pierwsze grafiki komputerowe z tegorocznym samochodem Lewisa Hamiltona i Walteriego Bottasa. Później w trakcie dnia już prawdziwe zdjęcia studyjne zobaczymy. Natomiast o 16:00 czasu polskiego zobaczymy samochód ekipy Alpine. Prezentacja online również, tak jak to oczywiście teraz jest w zwyczaju, ale bez udziału Fernando Alonso, który jeszcze dochodzi do siebie po tej kraksie rowerowej, plus różnego rodzaju komplikacje związane z podróżowaniem, z kwarantanną, sprawiają, że Fernando w tej prezentacji nawet zdalnej, wirtualnej udziału nie weźmie. W środę Aston Martin, też o 16:00 czasu polskiego zobaczymy samochód Lance'a Strolla i Sebastiana Vettela. Później ekipa Haas pokaże swoje tegoroczne barwy samochodu, nie tylko, tylko jego kolory. Zresztą też świeża informacja, świeże potwierdzenie, że Haas VF21, czyli tegoroczny samochód, który będą się ścigać Mick Schumacher i Nikita Mazepin, nie będzie w trakcie tego sezonu rozwijany. Od razu cała para tutaj idzie w przygotowania do sezonu 2022, więc sezon właściwie na straty i prawie gwarantowana chyba ostatnia pozycja w klasyfikacji konstruktorów dla tego zespołu. Zresztą z takim składem kierowców też tutaj trudno się jakichś fajerwerków spodziewać. Tydzień zakończymy prezentacją Williamsa, natomiast ostatni samochód tegoroczny, czyli Ferrari SF21, ujrzy światło dzienne dopiero dwa dni przed testami, czyli 10 marca. 12-14 marca testy w Bahrajnie. Trzy dni tylko zimowych przygotowań, no i wtedy wszystkie maszyny, mam nadzieję, zobaczymy na torze. Czas na to rzeczywiście będzie bardzo cenny, bo mamy tylko trzy dni tych zimowych przygotowań. Dlatego tak ważne są dni filmowe i większość zespołów oczywiście takie dni wykona sobie przed rozpoczęciem zimowych testów. Williams na przykład taki dzień ma już za sobą, mimo że swojego samochodu jeszcze przecież nie pokazali. O co zatem w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Każdego roku, co sezon, zespół ma do dyspozycji dwa tak zwane dni filmowe. To są dni, w czasie których można wyjechać na tor tegorocznym aktualnym samochodem Formuły 1. Tyle tylko, że na oponach specjalnych na te cele przygotowanych, oponach firmy Pirelli oczywiście, natomiast nie mogą to być opony, które są stosowane podczas weekendów wyścigowych, więc nie można w żaden sposób sprawdzać żadnych mieszanek konstrukcji tegorocznej. To są specjalne, zupełnie osobne opony szykowane przez firmę Pirelli. Limit to jest 100 km na taki jeden dzień filmowy, czyli łatwo policzyć, dwa dni takie w ciągu roku, czyli 200 km sobie można przejeździć. Nazwa dzień filmowy oczywiście odnosi się do tego, że to ma być okazja dla zespołów, aby wykonać materiały promocyjne dla siebie, dla swoich partnerów, żeby trochę sobie samochód F1 pojeździł na przykład za samochodem wyposażonym w kamery. Sam samochód F1 też może być różnego rodzaju dodatkowymi kamerami obwieszony po to, aby właśnie materiały filmowe na potrzeby zespołu czy partnerów sobie w ten sposób realizować, ale nie ma co się oszukiwać. Oczywiście zespoły korzystają z takich dni do zupełnie innych celów, a samo filmowanie jest tylko jakby efektem ubocznym i taką dodatkową korzyścią ze spędzania takiego dnia na torze. Jeżeli mówimy o takich dniach filmowych w pierwszej właśnie fazie sezonu, właściwie przed jego jeszcze rozpoczęciem, no to cel tego jest oczywiście jasny, czyli sprawdzenie systemów, sprawdzenie, czy cały samochód, no pamiętajcie, to są prototypy z roku na rok, nawet jeżeli mamy minimalne zmiany w przepisach technicznych, to z reguły jest to zupełnie nowy samochód, więc wszystko trzeba sprawdzić na torze. Oczywiście w fabryce ekipy mają bardzo doskonałe narzędzia symulacyjne, właściwie cały samochód można postawić na takim stanowisku i przetestować, łącznie z pracą zawieszenia, jak to wszystko się spisuje, no ale rzecz jasna, wyjazd na tor to jest zupełnie coś innego, można sprawdzić, czy telemetria działa odpowiednio, czy radio dobrze działa w trakcie przejazdu, okrążenia po torze. Mnóstwo takich rzeczy, które mogą się wydawać bzdurami, jakimiś drobiazgami, ale tak naprawdę wiemy, że w Formule 1 każdy drobiazg się liczy. No i teraz wyobraźcie sobie, że
systemy mamy niesprawdzone, samochód wyjeżdża na tor podczas pierwszego z tych 3 dni zaledwie testowych, jest jakiś kłopot, jest jakiś problem, coś z instalacją na przykład, czy silnika, czy jakiejś tam drobniejszej rzeczy i taki pozorny drobiazg sprawia, że na przykład pół dnia albo nawet cały dzień testowy jest stracony. Cały dzień testowy w tym roku to jest 1/3 całych przygotowań zimowych, więc jeżeli mamy przez jakąś bzdurę stracić taką możliwość, stracić możliwość pojeżdżania, no to oczywiście jest to duży cios i duży problem dla zespołu. Stąd też takie sprawdziane, taki shakedown tak zwany, czyli sprawdzenie nowego samochodu odbywa się właśnie w trakcie dnia filmowego. Wszystkie zespoły, które pokazały swoje samochody do tej pory, już taki dzień mają za sobą. W Alfie Romeo honory tego kierowcy, który wykonał shakedown, pełnił Robert Kubica. To jest oczywiście w jego przypadku jedna z, no nie chcę mówić niewielu, bo jak na kierowcę trzeciego, kierowcę testowego i tak tych okazji do pojeżdżania samochodem Formuły 1 będzie miał sporo w tym sezonie, no ale nie oszukujmy się, nie jest to taka liczba kilometrów, taka liczba okrążeń jak normalnie w przypadku kierowców wyścigowych, więc nawet takie 100 km w Barcelonie, przeważnie po tej krótszej pętli toru, to jest zawsze fajne przeżycie, jakaś tam pierwsza okazja do sprawdzenia, jak ten tegoroczny samochód się spisuje. Biorąc pod uwagę zadania Roberta, czyli pracę w symulatorze, jest to też ważne, żeby sobie w głowie skorelował, porównał to, co się dzieje na torze i to, co się dzieje w symulatorze. Warto podkreślić, że Alfa Romeo, właściwie Sauber, jako ostatni zespół dorobił się takiego super symulatora, takiego jak teraz są w zasadzie wymagane w każdym zespole. To jest narzędzie, które pomaga nie tylko kierowcom, w zasadzie kierowcom w stopniu niewielkim, pomaga głównie samemu zespołowi, inżynierom w pracy rozwojowej, po prostu nad samochodem. Pozwala sprawdzać, testować różne rzeczy, różne pomysły, zanim się wdroży do produkcji. I ten symulator w Alfie Romeo miał być rozwijany, miał być kalibrowany, miał być przystosowany w trakcie poprzedniego sezonu. Tutaj od początku mówiono, że takie prace mogą potrwać nawet 2 lata, zanim ten system, zanim cały symulator, całe oprogramowanie, wszystko będzie działało tip-top i pozwoli rzeczywiście na maksymalne wykorzystanie tych możliwości. Natomiast w trakcie niedawnej prezentacji zespołu Jan Monchot, dyrektor techniczny ekipy, przyznał, że te prace nad przygotowaniem symulatora opóźniło się ze względu na pandemię, ze względu na zamknięcie fabryki, ze względu na różnego rodzaju restrykcje i ograniczenia. W związku z czym tutaj no, zespół jest w tyle, jeśli chodzi o to, co chciał osiągnąć i o to, czym dysponuje w rzeczywistości. Więc no, dla Roberta oczywiście dodatkowe zadanie, dodatkowe obciążenie pracą. Zresztą tej pracy w sumie chyba będzie całkiem sporo w tym roku. To pierwsze półrocze, tak patrząc na to, czego możemy się spodziewać po jego aktywnościach za kierownicą i w tych już potwierdzonych programach i w tym programie, który wciąż jeszcze czeka na oficjalne ogłoszenie, chociaż no, nie jest to jakaś szczególnie duża tajemnica, że Robert w zeszłym roku już nawet oficjalnie podczas konferencji prasowych w serii DTM wypowiadał się na temat wyścigów na Nürburgringu długodystansowych, że to jest coś, co jest bardzo, bardzo fajnym, bardzo ciekawym wyzwaniem. Tu warto pamiętać na przykład, żeby wystartować w tym najsłynniejszym wyścigu 24 godzinach Nürburgringu, wcześniej trzeba przejechać co najmniej 2 wyścigi długodystansowe na tym torze, żeby być w ogóle dopuszczonym do takiego startu, więc no tutaj możemy mieć już pewne podpowiedzi, jeśli chodzi o aktywności w pierwszej części roku, plus oczywiście dużo testów we wszystkich seriach, w których Robert będzie jeździł, także sporo tej pracy za kierownicą będzie. Poza tą pracą oczywiście również praca w symulatorze nad samym urządzeniem, nad samym rozwojem tego symulatora, no i oczywiście nad przyszłorocznym samochodem. To jest też ważna rzecz w tym roku. Moment, w którym przenosimy te wszystkie siły na projektowanie przyszłorocznego, zupełnie innego samochodu F1. No już tak jak wspominałem, Haas tę decyzję już podjął, że nie rozwijają tegorocznego auta, wszystko idzie na sezon 2022. Natomiast w pozostałych zespołach oczywiście takie decyzje trzeba będzie w którymś momencie podjąć i postanowić po prostu, co robimy dalej, czy dalej inwestujemy w tegoroczny projekt, który jest no, skończony, jeśli chodzi o jego przydatność, czy już wszystkie ręce na pokład i robimy auto na sezon 2022. To będzie też oczywiście zależało od aktualnego układu sił, od sytuacji w trakcie tego sezonu, od tego, o co dany zespół będzie w tym roku walczył. Jeśli chodzi o takie dni filmowe, też warto zwrócić uwagę na to, że to, co wcześniej nam pokazuje zespół i to, co później widzimy na torze, no, bywa trochę różne. Tutaj mam przykład w postaci ekipy Alfa Tauri, która zaprezentowała swój samochód. Chwilę później auto wyjechało na tor i się okazało już, że ma zupełnie inny nosek. Węższy, krótszy. Wcześniej Jody Eggington z ekipy Alfa Tauri właśnie zdradził, że na rozwój przodu przeznaczono te talony rozwojowe. Tak samo było zresztą w przypadku Alfy Romeo, również na zmianę nosa, zmianę przedniej struktury zderzeniowej tak naprawdę te talony rozwojowe poszły. No ale tutaj widzieliśmy już w trakcie prezentacji Alfy Romeo, że rzeczywiście nos jest inny, nos jest węższy, dużo bardziej do przodu jest poprowadzany ten płaszczyk pod spodem, pod płaszczyzną nosa, coś co bardzo, bardzo szeroko rozwinął Mercedes.
a inne zespoły też idą w jego ślady. No i tutaj w przypadku Alfy dość ekstremalne rozwiązanie, przy czym ciekawostka, Alfa pozostała przy konfiguracji przedniego skrzydła z dużym dociskiem generowanym w jego centralnej części, natomiast przy zewnętrznych końcówkach tutaj te kąty nachylenia, te elementy są wyraźnie uboższe. To jest odwrotny trend chociażby do tego, który prezentuje Mercedes. No, co będzie skuteczne, co będzie lepsze, zobaczymy. Mówi się, że taki pakiet, jaki ma Alfa, potrafi rzeczywiście przynosić dobre efekty, natomiast jest dość, no może nie kapryśny, ale wymaga idealnego skorelowania, tylko w bardzo wąskim oknie. Po prostu działa tak jak należy, więc ewentualnie tutaj kolejne wyzwanie dla kierowców, dla inżynierów, żeby to jakoś wszystko zgrać i dopasować. Wracając do tych tak zwanych talonów rozwojowych, talony, token po angielsku to się nazywa, talony, żetony, ktoś to porównał do systemu kartek znanego chociażby z PRL-u, to polega na tym, że zeszłoroczne konstrukcje samochodów zostały, tak jak to często już mówiliśmy, zamrożone. Niektóre elementy zostały zamrożone z dniem pierwszego wyścigu sezonu 2020, a niektóre elementy dopiero w jego trakcie, i tutaj ta data zamrożenia przypadała na 30 września 2020 roku. I tak na przykład cały kadłub samochodu, monokok tak zwany, kabina, komora przetrwania, to zostało zamrożone już na samym początku poprzedniego sezonu, ale przednia struktura zderzeniowa, czyli te elementy skrywane pod nosem, pod samą przednią częścią, tutaj tym momentem zamrożenia był 30 września, dlatego McLaren, zespół, który też już zaprezentował tegoroczne auto, wprowadził swój nowy nos właśnie jeszcze we wrześniu, zdaje się, na Mugello po raz pierwszy jeżdżono z tym nowym nosem. Chodziło po prostu o to, aby ten element już, no nie zużywać na niego tych talonów rozwojowych, żeby już był zamrożony, homologowany i stosowany w tym roku, też dlatego, że McLaren swoje talony rozwojowe, dwie sztuki, taki jest przydział dla każdego zespołu, musiał się ich jakby pozbyć, wyrzec się ich, dlatego że musieli przygotować cały samochód do nowej jednostki napędowej. Mamy zmianę oczywiście silnika Renault na silnik Mercedesa i jakby stwierdzono tutaj taki wyjątek, powiedzmy poczyniono, że McLaren ok, może przebudować swoje nadwozie tak, aby tę jednostkę napędową przystosować do niego, natomiast w zamian za to nie mogą w żadnym innym obszarze tych talonów rozwojowych zużywać, dlatego musieli, jeśli chcieli wprowadzić jakieś zmiany, to musieli je wprowadzić w zeszłym sezonie, zanim te okresy homologacji przypadały. Tak jak wspomniałem, dwa różne, jeden na początek sezonu dla niektórych części, jak właśnie sam kadłub, czy chociażby kwestie związane z układem hydraulicznym, układem paliwowym, to wszystko było homologowane już na początku zeszłego roku, a niektóre elementy, tak jak właśnie przednia struktura zderzeniowa, tutaj do 30 września zeszłego roku można było rozwijać i od tego momentu dopiero cały rozwój był zamrożony. Chyba oczywiście, że ktoś akurat na te obszary chciał przeznaczyć swoje te dwa talony rozwojowe na ten sezon. Nie był McLarenem, to mógł sobie w ten właśnie sposób je zużyć, tak jak Alfa Tauri, tak jak Alfa Romeo. Aston Martin, tu już wiemy, talony rozwojowe zostały przeznaczone na nowy kadłub, nowy monokok. Tutaj też warto pamiętać o tym, że mamy część przednią, to znaczy do przedniej krawędzi kokpitu i część tylną, czyli jakby od przedniej krawędzi kokpitu do tylnej krawędzi kokpitu za kierowcą. I każda z tych części kosztuje w cudzysłowie po dwa talony, więc można zmodyfikować albo jedną, albo drugą. Nie da się zmodyfikować obydwu na sezon 2021, bo wtedy ta pula talonów by była przekroczona. Oczywiście drobne zmiany pod kątem komfortu kierowcy czy dopasowania zawodnika są dozwolone, natomiast co do całej filozofii, całej konstrukcji, tutaj oczywiście przepisy dość ostro to reglamentują. No i mamy jeszcze Red Bulla, czyli czwarty tegoroczny samochód, który został już zaprezentowany. Miał też dzień filmowy, ale w ścisłej tajemnicy. Sergio Perez, Max Verstappen jeździli także dwuletnim samochodem. To jest oczywiście dozwolone regulaminem, tutaj nie ma żadnych restrykcji. Też i Alex Albon sobie tym dwuletnim Red Bullem z 2019 roku pojeździł. Natomiast i z tego mamy zdjęcia, z tego mamy filmy. Natomiast te krótkie jazdy, ten shakedown modelu R16B, tutaj pełna tajemnica, ani zdjęć, ani filmów Red Bull nie udostępniał. Mamy jedynie dwie grafiki tak naprawdę z prezentacji tego modelu. Tutaj można się doszukiwać modyfikacji zmian w obrębie tylnego zawieszenia. I tutaj jakby zaczerpnięcie wzorów Mercedesa z tego, co pojawiło się w zeszłorocznym samochodzie W11, czyli dolny wahacz jakby odwrócony, przesunięte do tyłu jego ramiona. To ramię, które jako pierwsze napotyka strugę powietrza, jest teraz pod kątem prostym, natomiast to tylne ramię jest odchylone. Ma to w założeniu najprawdopodobniej
podnosi skuteczność dyfuzora. Ważne oczywiście też i w tym roku, bo mamy szereg zmian właśnie w tylnej części, jeśli chodzi o przyczepność, krawędzie podłogi, brak możliwości stosowania nacięć w podłodze, krótsze niektóre płotki w dyfuzorze, no i też oczywiście na wlotach powietrza do tylnych hamulców mniejsza swoboda, jeśli chodzi o elementy aerodynamiczne, w związku z czym praca nad odzyskaniem tego docisku trwa. Tutaj szefowie techniczni poszczególnych ekip twierdzą, że wszystko da się oczywiście odzyskać. Może nie na początku, nie w tej pierwszej fazie sezonu, ale jeśli zespół będzie odpowiednio długo pracował nad tegorocznym autem, to oczywiście ten poziom docisku zostanie odzyskany. No i tutaj Red Bull prawdopodobnie poszedł właśnie w tym kierunku, żeby część tego docisku odzyskać. No, musimy tu poczekać na trochę dokładniejsze zdjęcia, żeby przyjrzeć się, jak to wszystko tam wygląda w tylnej części samochodu. Ważne jest to, że same elementy zawieszenia, te zewnętrzne, te widoczne, te umieszczone poza nadwoziem, czyli właśnie wahacze, same drążki, tutaj nie było homologacji, to sobie można dowolnie było modyfikować, zmieniać w porównaniu z zeszłorocznym samochodem. Natomiast oczywiście punkty mocowania tych elementów zawieszenia to już jest skrzynia biegów, to już jest tylna struktura zderzeniowa, obudowa skrzyni biegów, no i tutaj jeżeli coś trzeba było zmienić, to na to właśnie talony rozwojowe musiały zostać zużyte na właśnie modyfikację obudowy skrzyni po to, aby tę nową konfigurację geometryczną tylnego zawieszenia zastosować. No w zeszłym roku Mercedes miał z tym jednak pewne problemy. Pamiętacie inaugurację sezonu, tę opóźnioną w Austrii, tam były kłopoty z czujnikami w skrzyni biegów i być może to było właśnie efektem zastosowania innej skrzyni z innymi punktami mocowania. Inaczej tam się siły rozkładały, inaczej szło kablowanie, no i być może przez to jakieś kłopoty z czujnikami były. Pamiętam rozmowy właśnie z projektantami Mercedesa, pytano ich, czy w takim razie, skoro były kłopoty z tą skrzynią zeszłoroczną, nie dało się zastosować skrzyni z 2019 roku. No nie dało się, bo miała po prostu inne wymiary, inna długość, spowodowana właśnie tą inną geometrią tylnego zawieszenia. To sprawiało, że nie można było jakby pójść na skróty i wziąć sprawdzonego komponentu, tylko walczyć z awaryjnością tej nowej części. No właśnie, walka z awaryjnością to jest duży temat i oczywiście bardzo istotny, jeżeli mamy tak krótkie przygotowania do sezonu jak w tym roku. Dlatego też te dni filmowe mają takie duże znaczenie, no zwłaszcza jeżeli mamy taką zmianę jak we wspomnianym już McLarenie, nowa jednostka napędowa, inna architektura. Tutaj oczywiście pion techniczny McLarena nie może się nachwalić, jak Mercedes potrafi zgrabnie, skutecznie zaprojektować jednostkę napędową, jak łatwo się ją tutaj wkomponowało w samochód, no ale oczywiście pewne różnice są oczywiste, samo rozwiązanie kwestii turbosprężarki, rozdzielenie turbiny i kompresora, coś co w jednostce napędowej Mercedesa jest już od dawna i jest jakby jednym z elementów tej doskonałości całej jednostki napędowej, to oczywiście sprawia, że mamy inną długość, inny środek ciężkości, to wszystko trzeba uwzględnić w planowaniu całego samochodu. Oczywiście nie mamy narzuconego rozstawu osi, jeśli chodzi o samochód jakby gotowy, mamy tylko w regulaminie aktualnym, bo od przyszłego roku to się zmienia, będzie narzucony rozstaw osi, w tym roku tego jeszcze nie ma, w związku z czym można tym dowolnie manipulować, ale trzeba pamiętać, że mamy narzucony oczywiście rozkład masy i środek ciężkości przód tył już od ładnych kilku sezonów Formuły 1, więc to trzeba też dostosować, jeżeli wkładamy nowy silnik o innej długości, to wszystko musi być odpowiednio spasowane i dopasowane i jeszcze przy jakby minimalnej możliwości modyfikowania wszystkiego, tylko na to, żeby jakby zaadaptować nadwozie do tej jednostki Mercedesa, tej zmienionej jednostki, no to widać, że McLaren tu spore wyzwanie ma i takie rzeczy jak niezawodność, no też tutaj być może jakieś tam znaki zapytania przynajmniej w tej pierwszej fazie sezonu będą. No i ważne jest, żeby jakieś potencjalne takie proste problemy, typu, że coś jest za krótkie, coś jest za długie, coś nie styka, coś nie kontaktuje, żeby takie rzeczy właśnie podczas dnia filmowego wychwycić. Ciekawostką odnośnie talonów rozwojowych jeszcze jest to, że zespoły, które korzystają z elementów kupowanych od innej ekipy, jak Aston Martin w przypadku elementów Mercedesa, jak Haas w przypadku elementów Ferrari, czy Alfa Tauri i elementy kupowane od Red Bulla, tutaj o tym już wspominałem jakiś czas temu w jednym z poprzednich odcinków, jest możliwość jakby bezpłatnego, bezkosztowego, jeśli chodzi o talony rozwojowe, zmiany tych elementów na specyfikacje z poprzedniego roku. Czyli jeżeli ktoś w 2020 roku miał na przykład tylne zawieszenie z 2019 roku kupione od innej ekipy, to w tym roku, 2021, może zastosować zawieszenie z 2020, czyli jakby o jeden krok do przodu, bez konieczności zużywania na to talonów rozwojowych. Teraz Aston wykorzystuje taką możliwość, natomiast Alfa Tauri zostaje przy tylnym zawieszeniu i przy obudowie skrzyni biegów tak naprawdę z 2019 roku, więc starsza specyfikacja, ale za to sprawdzona. No i kto wie, może chodzi o to, że
Zeszłoroczny Red Bull, właśnie zawieszenie z 2020 roku, był mocno kapryśnym samochodem, jeśli właśnie akurat o ten obszar chodzi. Świetnie pamiętacie na pewno te problemy nie tylko Alexa Albona, ale też Maxa Verstappena ze stabilnością samochodu. Tam był kłopot od samego początku roku z korelacją tego, co wychodziło w tunelu aerodynamicznym, z tym, co później się działo na torze, więc jakby tutaj było dodatkowe utrudnienie, jeśli chodzi o doprowadzenie tego pakietu do ładu i do porządku. Natomiast no, sama charakterystyka tego samochodu była bardzo mało przyjazna dla kierowców. W Alfa Tauri mam oczywiście debiutanta Yukiego Tsunodę, więc jasne jest, że miałby jeszcze trudniejsze Japończyk zadanie. Zresztą skoro Albon miał kłopoty, to należy się spodziewać, że w zasadzie większość kierowców poza wybitnymi jednostkami jak Max Verstappen miałaby kłopoty właśnie z taką charakterystyką. Lepiej było skupić się na tym, żeby właśnie poprawić przód samochodu. Tutaj też mamy bezkosztową wymianę, jeśli chodzi o elementy przedniego zawieszenia, te, które wystają poza samochód, i tutaj też Alfa Tauri mówi, że dzięki temu można było i tym zmianom przedniej struktury zderzeniowej można też było przejąć część elementów układu kierowniczego z Red Bulla, więc zanosi się na to, że tutaj rzeczywiście poprawa będzie. Natomiast jeśli chodzi o całość pakietu, podobnie jak w Red Bullu, dużo oczywiście będzie zależało od możliwości jednostki napędowej. Wiemy, że Honda, wiedząc już o swoim odejściu, żegnając się z Formuły 1 po sezonie 2021, postanowiła przyspieszyć ewolucję jednostki napędowej, wprowadzić ją w tym roku. Ważne jest to, że oczywiście jednostki napędowe są zamrożone na cały sezon, nie możemy tutaj zmieniać, a jedyna zmiana przed kolejnym okresem zamrożenia będzie możliwa dopiero po zakończeniu tego roku. Więc to wszystko, co się przygotuje na pierwszy wyścig sezonu, musi już pozostać z tyłu samochodu, musi pozostać do samego końca zmagań. No i tu oczywiście nie tylko Red Bull i Alfa Tauri liczą na to, że ich dostawca coś zmieni, liczą na to także klienci Ferrari, oczywiście sama fabryczna ekipa. Tutaj już mieliśmy taką prezentację zespołu, powiedzmy, pojawili się kierowcy Charles Leclerc i Carlos Sainz i oczywiście szef ekipy Mattia Binotto, wideokonferencja prasowa z dziennikarzami, to już się odbyło, tak jak mówiłem, prezentacja samochodu jeszcze przed nami. Jedno z pytań, które oczywiście Binotto dostał, to było właśnie o jednostkę napędową, o tę poprawę. No wiemy oczywiście, że Ferrari nie sprzeciwiło się zamrożeniu tego rozwoju jednostek napędowych na kolejne lata, więc tutaj można się dopatrywać, można liczyć na to, że zakładają, iż faktycznie wykonają postępy. No tutaj Binotto przytomnie zauważył, że tak naprawdę jeśli chodzi o osiągi na prostych, które były oczywiście piętą achillesową Ferrari w zeszłym roku jako zespołu fabrycznego, po części była to oczywiście zasługa jednostki napędowej, tego, że była ona wyraźnie słabsza. Tutaj mówi się o stracie rzędu ponad 60 koni mechanicznych do zakładanych poziomów. A druga rzecz to oczywiście opór aerodynamiczny całego samochodu, przy czym te rzeczy idą w parze. Kiedy zespół projektuje samochód od strony aerodynamicznej, to oczywiście bierze pod uwagę współczynnik docisku do oporu. I to oczywiście im większy docisk, tak ogólnie mówiąc, im większy docisk, tym większy opór tak naprawdę. A mając w głowie jakieś tam liczby, jakieś tam teorie dotyczące możliwości jednostki napędowej, no to wiadomo, że jakieś tam założenia są tutaj czynione. Jeżeli nagle się okazuje, że ta jednostka jest słabsza niż zakładano, no to automatycznie dostajemy po nosie, także jeśli chodzi o sam opór. Co z tego, że mamy duży docisk samochodu i że świetnie jeździ w zakrętach, skoro na prostych ta słabsza niż zakładana jednostka napędowa nie jest w stanie wystarczająco mocno pociągnąć całego samochodu, który tworzy po prostu większy niż zakładano, większy niż przyjęto opór. Także tutaj z dwóch stron trzeba się za tę sprawę zabrać. Ferrari restrukturyzuje przy okazji swój pion techniczny, całą tutaj pracę nad samochodem. Wiedzą, gdzie są problemy, wiedzą, z czym muszą się uporać, a to, czy się uda z tym uporać, to już jest zupełnie inna kwestia. Także czeka nas intensywny tydzień. Z Ferrari akurat musimy jeszcze poczekać, tak jak mówiłem, do 10 marca, ale parę kolejnych dni upłynie nam pod znakiem oglądania, analizowania kolejnych konstrukcji. No oczywiście musicie pamiętać, że to, co widzimy na grafikach, nawet to, co widzimy na zdjęciach, niekoniecznie, a właściwie rzadko jest tym, co później w rzeczywistości wyjedzie na tor. I to także Formuła 1 jest piękny, ten pozostanny rozwój, a także próba ukrywania różnych rozwiązań tak długo, jak to jest tylko możliwe. Więc to było na tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z prezentacjami aktualnymi, z talonami, z dniami filmowymi. Trochę to wszystko, mam nadzieję, jest już jaśniejsze i pozwoli Wam bardziej się cieszyć tym, co będziemy oglądali w kolejnych dniach. No i oczywiście, myślę, będziemy jeszcze się spotykać w tych właśnie dniach i różne inne bieżące, ciekawe, aktualne tematy poruszać. A na razie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia wkrótce.